Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia i pocieszenie to jest słowo klucz. Pocieszenie to jest coś, czego każdy z nas oczekuje jak Symeon. Wszyscy czujemy na co dzień lęk i smutek i przerażenie sobą i doświadczenie ciemności i gigantyczne problemy w modlitwie i gigantyczne trudności w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, społecznym, narodowym. Nieustannie przeżywamy jakieś doły i albo odkryjemy, że mamy pocieszyciela, albo ta ciemność się będzie tylko. Dlatego tak się cieszę, że czytamy wspólnie Ewangelię, bo to jest naprawdę źródło pocieszenia. Tu można spotkać Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym pocieszeniem. Wszystkie pocieszenia są złudne. Gdy ktoś mówi, będzie dobrze, nic się nie martw, na pewno się uda, po prostu kłamie, bo nie wiadomo, czy będzie dobrze i czy się uda. Tylko Jezus jest pocieszeniem prawdziwym. Do zobaczenia jutro.